Dzień dobry trenerze, witamy w Krakowi. Jakie to uczucie ponownie stać się częścią najstarszego klubu sportowego w Polsce? Dzień dobry, witam wszystkich. No wspaniałe uczucie. Krakowia zawsze była, jest i będzie bliska memu sercu, także każdy powrót do Krakowi, niezależnie od tego w jakiej roli, jest dla mnie no, dużym takim, można powiedzieć, wyzwaniem i cieszę się bardzo, że ponownie mogę gościć na obiektach tego wspaniałego klubu. Na czym będzie polegała nowa pana rola w klubie? No przede wszystkim będę pełnił rolę koordynatora grup młodzieżowych, tych, które grają w centralnej lidze juniorów i niewykluczone też, że poprowadzę jedną z drużyn występujących właśnie w centralnej lidze juniorów. Jest pan znany z tego, że ma pan duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jakie aspekty będzie chciał pan podkreślać podczas pracy z młodymi zawodnikami pasów? No moja praca trenerska to jest taka praca, można powiedzieć, z przerywnikami, z młodzieżą, z seniorami, z młodzieżą, znowu z seniorami, znowu z młodzieżą. No przede wszystkim piłka nożna jest tak piękną dyscypliną sportu, że ci młodzi adepci tej sztuki piłkarskiej powinni się przede wszystkim uczyć tego rzemiosła, więc moje zadanie będzie polegało na tym, żeby jak najlepiej ci chłopcy byli szkoleni, żeby pokazywać im te najnowsze trendy, jakie obowiązują w piłce nożnej, żeby grali nowocześnie, żeby ta gra ich po prostu cieszyła. No i przede wszystkim, żeby Krakowia miała pożytek z tych młodych zawodników, nie tylko jeżeli chodzi o rozgrywki te młodzieżowe, ale przede wszystkim tutaj trzeba budować potencjał pod kątem pierwszego zespołu, żeby trener Jacek Zieliński mógł korzystać tutaj z naszych wychowanków, z naszej młodzieży. Jakie cele stawia sobie pan przed tą nową przygodą z pasami? No przede wszystkim chcę pracować tak, żeby moja praca tutaj przynosiła odpowiednie efekty i korzyści. No cele są proste, przede wszystkim szkolenie to jest jak gdyby kwestia najważniejsza, bo oczywiście sprawa wyniku też jest sprawą ważną, ale piłka młodzieżowa, no tym się powinna przede wszystkim zachować, że tutaj szkolimy, tak? Przygotowujemy zawodników pod ten prawdziwy już zawodowy wyczyn, jaki czeka na nich w pierwszym zespole, w drugim zespole. Więc przede wszystkim aspekty szkoleniowe, ale oczywiście nie będziemy zapominali również o tym, że to jest rywalizacja sportowa, będziemy wychodzili na boisko w każdym roczniku po to, żeby grać dobrze i wygrywać mecze, a co z tego przyjdzie, jaki to przyniesie wynik, rezultat końcowy, no to czas pokaże, ale przede wszystkim będziemy tutaj kładli nacisk, tak jak powiedziałem wcześniej, głównie na szkolenie.